Fan52, Krzysztof Geburek z nami, witaj. Dzień dobry, cześć wszystkim. Posłuchaj, jak się czujesz jako ten, kto się bronił cały czas przed obaleniem skutecznie? Czuję się dobrze, bo wygrałem, więc chyba nie może być źle, nie? No jestem świadomy, że nie była to może jakoś bardzo porywająca walka, no ale wygrałem. To jak na razie się dla mnie liczy, był to dla mnie debiut i jak mówię, wygrałem i to jest dla mnie najważniejsze na ten moment. Przyjdzie czas na analizę, zaraz wrócę pewnie do szatni, dostanę srogi opiernicz od trenerów i standard będzie zachowany, nie? No dobrze, trochę pokuszę się o wcześniejszą analizę. Gdybyś był sędzią, to powiedz, dlaczego ty wygrałeś, a nie twój przeciwnik? To, że trzymał mnie przy siatce, przytulał mnie, nie daje mu nic, bo to ja zadawałem ciosy, to ja robiłem więcej i jeśli już nie było tej siatki, co zdarzało się rzadko, to ja trafiałem kopnięciami czy ciosami. On nie trafił mnie praktycznie niczym w stójce, a przy siatce to ja zadawałem więcej ciosów, broniłem jego obalenia, a to, że on mnie przytulał, nic nie znaczy. Aczkolwiek ktoś by mógł powiedzieć, że jednak on tak próbował cały czas, więc tak jakby przynajmniej inicjatywą zaczynał. Nie próbował. Okej, okay. Przytulał mnie i w większości czasu tylko mnie trzymał, nie? Nawet szczerze byłem zaskoczony, że już, złapał mnie w takim momencie, że nie miałem tych nóg za szeroko, trzymał normalnie klamrę za moimi nogami i trzymał mnie w biodrach, a nie tak gdzieś szeroko, znaczy niżej, poniżej bioder, można powiedzieć na dupie i nie wynosił mnie, nie próbował nic i właśnie tym byłem też zaskoczony, nie? Może to od tego, że cały czas przyjmował łokcie, ale nie wiem. No dobrze, a powiedz mi, gdybyś był właśnie Bartkiem, to co byś zrobił, żeby jednak obalenie wyszło skutecznie? Ciężkie pytanie. Bo on walczył i ani razu mu się nie udało. Powiedz dlaczego. Bo jestem za dobry w obronie obaleń. Nie, no, znaczy jestem, ale dlaczego nie wyszło? Dlatego nie wiem, co mógłby jeszcze zrobić. No próbował, może jakby więcej pokombinował, tak jak próbował raz, że wypuścił mnie spod siatki, zadał ciosy i wszedł te obalenia, ale idealnie siedziałem znowu, staliśmy obok jego narożnika i słyszałem, że będzie to robić. Byłem na to przygotowany, no, ale co może, nie wiem, więcej próbować z pola mnie obalać, czy nie pod siatką, no bo jak widzę, że to pod siatką nie wychodzi, to może jakoś inaczej. Nie wiem, ja jestem urodzonym stójkowiczem, także ciężko mi powiedzieć. No dobrze, a powiedz mi, czy zauważyłeś po drugiej, właściwie w czasie drugiej rundy, że już w momencie, kiedy nie wchodziły te próby obalenia, to jednak Bartek na tyle energii na to zużył, że właściwie on już tak, no, miał problemy nie powiem, że z oddychaniem, ale kardio wyraźnie było osłabione. Kardio było. Był taki moment, właśnie w drugiej rundzie, z tego co kojarzę, że tak wyszliśmy z posiadki i on tak zaczłapał strasznie ciężko i zauważyłem, że na pewno jest bardziej zmęczony niż ja, co nie znaczy, że ja nie byłem, ale no czułem, że wtedy, że jest okej u mnie, nie? Że jak ja widzę, że on jest zmęczony, to znaczy, że jest okej. No dobrze, posłuchaj, to tak, jeszcze raz gratulacje. Powiedz teraz, jakie masz kolejne plany sportowe, jeśli chodzi o najbliższe pół roku? O najbliższe pół roku, mamy teraz styczeń, a więc na pewno zawalczyć jeszcze raz. Mam nadzieję, że na Fenie. Czekam na propozycję, długo raczej nie będę odpoczywać, zaraz wracam na salę. Taki mój standard, nie odpoczywam za długo, więc... Krzysztof, przypomnij takie rzeczy podstawowe, w jakim klubie trenujesz na co dzień, w jakiej miejscowości? Czerwony Smok w Poznaniu, u trenera Bartka, u trenera Balona i... No i w tym miejscu trenuję, tak, już od 3 lat. W takim razie, komu chciałbyś na koniec podziękować? O Jezus, podziękować wszystkim chłopakom oraz nie chłopakom z Czerwonego Smoka, wszystkim trenerom, ludzi, którzy mnie wspierają, rodziców, moich sponsorów i całą ekipę JFS pozdrawiam oraz moją kochaną Karolinę, która wytrzymywała mnie w te 4 tygodnie, które musiałem zrobić dużo wagi. Także jej dziękuję chyba najbardziej. Na FM52 był z nami zwycięski Krzysztof Burek. Dziękuję.